Na początek to chciałbym Wam pogratulować fajnego meczu wczoraj, także generalnie bardzo, bardzo fajny taki połączenie tego i można było z boku też popatrzeć, także bardzo fajnie gratuluję postawy bramkarskiej. Także to jest akurat innym dziennikarzom tak samo podejście, bo to fajnie jednak, żeby pograć. Tak na poważnie to najważniejsze dla mnie to jest też to, że sztab medyczny rzeczywiście do drugiej w nocy dziennie siedział, żeby postawić zawodników na nogi i dzisiaj praktycznie wszyscy zawodnicy wychodzą na zajęcia i dopiero po zajęciach podejmiemy dalsze decyzje co dotyczące, czy będą w stanie zagrać, czy nie, ale na dzisiaj jest to, że wszyscy zawodnicy, którzy są na zgrupowaniu, są do dyspozycji do tego meczu. Robert tak samo trenował całą jednostkę i przepracował wczoraj dobrze. Paweł tak samo, także po dzisiejszym treningu mam nadzieję, że będzie taka sama informacja. Ja ten uwielbiam pana głos, naprawdę. Nie, broń Boże, ten jak słyszałem ostatnio te o Ancelottim z Reggiolo, to naprawdę oglądam te programy i bardzo lubię, także polecam każdemu u pana Mateusza Święcickiego na... A dobra, no ale najpierw zacznę, no to się rozkręcam. A jeżeli chodzi o skład, to programów jednak wam nie zepsuje i skład dopiero jutro będzie. No my generalnie też tam w miarę wysoko jesteśmy, także tu nie ma obaw i wystawimy zawodników, którzy są w danej dyspozycji, których widzimy, że są najlepiej dysponowani. Nie oceniam teraz, jeżeli chodzi o rozmowy, bo no, tak jak mówię, no tutaj akurat wiadomo, że na tym rozruchu jest tu zupełnie inny moment. Tutaj 45 minut oficjalny trening i dla mnie najważniejsza jest tylko informacja, czy on będzie zdrowy i wtedy z doktorem podejmiemy dalsze kroki.